Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Squad Builderze. No i dzisiaj, jak sama nazwa wskazuje, będziemy budowali skład Serii A, czyli tam włoskiej ligi. No i na bramce znajduje się Handanowicz, kupiony za 1100. Bardzo dobry bramkarz, chociaż zagrał u mnie dwa mecze tylko. Ale przeczuwam, że będzie dosyć dobrze bronił. Ja ogółem go polecam. Tutaj będzie Barzagli na SO, czyli tam na środkowej obronie, Juventus. No i co tu jeszcze powiedzieć? No i bardzo dobre w obronie jest ogółem, na 86 obrony, więc bardzo dobrze. Trochę tempo mógłby powyższyć. Teraz po drugiej stronie, czyli po prawej stronie środkowej obrony. Znajduje się tutaj Bonucci z Szczepiego. Ogółem tutaj miałem Kieliniego, ale już wam pokazuję tutaj. Tutaj, o proszę bardzo, bo chciałbym zrobić na nim zysk trochę i zobaczymy, czy mi wyjdzie. Więc jeszcze się zastanawiam wtedy. Ale tutaj jest Bonucci. 78 obrony, dosyć mało tempa. No i za 950 kupiony, więc dosyć tani. Dobra, tutaj jest PO Abate, jeden chyba z najszybszych obrońców w Serii A. No. Kupiony za 5500, trochę drogo. Ale opłacało się, bardzo szybki. Obrony też ma 78 obrony. Strzały nie ma zbyt dobra, ale to jest obrońca. 79 driblingu, też dobrze. Podanie 77 i 75 główek, bardzo dobrze, też polecam, bo też tutaj na LO jest Deceglie Walue, ponieważ chciałam, kolega mi pożyczy, więc bardzo dziękuję ci. Lewy obrońca, Juventus, Serie A, Włochy. No i 75 tempa, 82 tempa, 74 główki, 77 podania. I bardzo dobry zawodnik Juventusu. No i teraz przyszedł na środkową pomoc. No więc tak. Tutaj pierwszy będzie oczywiście Pirlo. Nie mogło tutaj go zabraknąć, ale on tutaj będzie, chociaż wiecie co? Nie, tutaj musi być on. Chociaż nie musi być. Pirlo, kupiony za 5500, już jedną bramkę łaną mi strzelił. 61 tempa, tutaj ogółem nie będę go opisywał, bo jest bardzo dobry. 87 ogółem. No i bardzo dobry środkowy pomocnik, sorry. No i następnym środkowym pomocnikiem będzie to Marquisio. Kupiony za 2100, jeszcze nie zdobył żadnej bramki. 80 tempa, 84 driblingu. No i bardzo dobry pomocnik Pirlo. A jak widzieliście, tutaj jest, będzie Arturo Vidal, kupiony za 2900, najtańszego, którego mi się udało znaleźć go. 80 tempo, 82 driblingu, 82 obrony, więc bardzo dobrze gra na obronie. No i z ogółem pomoc mi się bardzo też podoba, taki obrona. No i teraz napaść, czyli tam opaski, będzie to Muriel, 91 tempo, 76 strzałów, 87 driblingu, 68 podań, 62 główki, no czyli typowy napastnik. No i tutaj on mi zdobył 5 bramek w dwóch meczach, bardzo dobry, kupiony za 2000, no bardzo dobry napastnik. A lewy skrzydłowy będzie to El Sharawi. Nie wiem, czy to dobrze się czyta. Jeżeli co, no to poprawcie mnie. Kupiony za 1000, bardzo dobry ogółem, lewy skrzydłowy. Ale ogółem się zastanawiałem długo, czy nie zrobić na 3-5-2, no moja ulubiona formacja, jak dobrze wiecie. No i zrobiłem, się trochę przekonałem do tej formacji, ale tak, wiecie. 84 tempo, 87 driblingu, bardzo dobry dribbling, sorry. 79 strzałów, no i główki ma słabe obrony, tak samo, to jest napastnik, skrzydłowy tak naprawdę, napastnik. No i 76 podań, bardzo dobrze, kupiony za 1000, jeżeli już wspominałem.
No i na PS będzie to oczywiście Palacio. Wymieniony też z kolegą się wymieniałem. Strzelił mi jedną bramkę w jednym meczu. A dlaczego jeden mecz? Ponieważ za chwilę wam pokażę. 88 tempa, 86 dribblingu, 81 strzelania. No i nie muszę wam reszty przedstawiać. Bardzo dobry prawy skrzydłowy. A co do tego Palacio, tutaj macie jeszcze pana Jose Callejona, kupiony za 750. No i on też tutaj sobie pograł u mnie jeden mecz, jak widzicie. No, 90 tempo, 79 dribblingu, 74 strzelania. Bardzo dobry tutaj jest skrzydłowy. Ale ja sobie tutaj usunę ten skład, ponieważ już mam tutaj sobie ten... ogółem polecam bardzo wam kupować paczki, ponieważ dwa razy trafiłem kondycję brązową. No i 2000... za 2000 poszła, więc bardzo się zwróciła. Ogółem jakoś wyceniam ten skład na... Nie wiem. Nie wiem, jeszcze wam tam pokażę w opisie, bo teraz mi się nie chce tutaj zbytnio liczyć. Więc... powiem wam cenę razem z Chiellinim. Jeżeli się sprzeda, to po prostu nie będę tego liczył. A to się prezentuje tutaj moja seria A. Fucie, oczywiście dobiega trochę końca już ten odcinek, to znaczy seria ta. Więc postaram się zrobić jakąś nową z futa. Coś postanowię zrobić, ale jeszcze nie wiem co, więc... Nie wiem, jeżeli macie jakiegoś pomysła, no to walnijcie komentarz. No ja się z wami żegnam, na razie i cześć.